Bierzemy się za ścianki działowe. Przyczepimy sobie karteczkę. I tak, taka rada. Zawsze tak sobie tą kartkę zapnijcie. Przyczepcie, przyklejcie. Jak jest budynek, czyli z prawej strony mamy salon, kuchnię i tak czepiamy. Nie po drugiej stronie, nie noście jej, bo można łatwo się pomylić. Tak to troszkę się trzeba nachodzić, ale jest mój? Tak. Jest ok. Teraz tak, 254 z tamtej strony. Weź coś tam. Najpierw tą wyznaczymy. 254 i 12266. Jest ścianka. Teraz tutaj 350. I 12 362. 214. Łazienka 214 plus 12, 226. 226. Jest ok, jest alright. Jak widać, dzięki temu, że wyznaczyliśmy przy kanalizacji sobie rozstaw ścian, odpływ jest tam, gdzie ma być. Dobra, teraz tak. To nam się ładnie pokrywa. Tą ściankę to wyznaczymy sobie później na tym, nie? Jak to wymurujemy. Żeby sobie przepiąć tutaj. I będzie gitara. Dobra, tą ścianę mamy teraz tutaj. 250. 250 i 12, 262. Jest ok, jest alright. Teraz tak, wiatrołap ma, to jest nie to, 170. 170. 170. 12, 182. 182. Bajeczka. I teraz 132. I 12, 144. Dobra. I tak, to mamy. Teraz tą ścianę. Przerzucimy tą i tą tam na koniec. Tutaj najpierw. Tu mamy 186. Odtąd 186. 186 i 12, 198. 186 i tam trzeba poodsuwać. Dobra, my sobie powyznaczamy i wracamy. Wiadomo już, o co chodzi, tak? Teraz tak, bierzemy sobie poziomicę i przenosimy sobie pion. Czyli tak jak ścianka działowa idzie, a zaraz wam powiem, o co chodzi. I tak do samej góry
teraz tak, pilnujemy ze wewnętrznej strony. Trzeba już pomyśleć, z której strony się będzie murować. Na przykład jak te dwa pomieszczenia, czyli sypialnię i łazienkę, najlepiej będzie od środka murować. Znaczy, no, zawsze się najlepiej od środka muruje. I teraz tak, tutaj tak samo tą ściankę, czyli robimy kreskę z tej strony, żeby tutaj zapiąć sznurek, no i od środka sobie murować, prawda? I tak wszędzie robimy, nie? Także tutaj już nie z tej strony, ale nie zaszkodzi. Ta kreska nie zaszkodzi, żeby później się nie zapomnieć i nie pyknąć tam łaty, deski, cokolwiek, po czym będzie wam, będziecie prowadzić. Tu nie chodzi w sumie o samo prowadzenie, bo czy tak czy siak do kreski byście mogli murować, tylko chodzi o to, że jest do czego przykręcić sznurek. Wiadomo, do tego też można przykręcić, ale nie jest na tyle wytrzymałe to trzymanie, żeby naciągnąć dobrze sznurek i nie wyrwać tego, prawda? A tak to macie do drewna, będzie się na pewno trzymać. I tak samo. Wszędzie przenosimy sobie plony. No i przy okazji jest prowadzenie. Trzymacie się później tej deski i samo wam prowadzi. Dobra, ja poprzenoszę sobie tak wszędzie i wracamy, jak jeszcze musimy zdjąć szalunki, żeby do samej góry przykręcić to prowadzenie. No i tak, przykręcimy sobie, może być kontrłata, może być łata, może być deska, cokolwiek. Oczywiście możecie też tego nie przykręcać. Wtedy murujecie do tej kreseczki, do poziomicy i czepiacie sznurek, ale tak jest wygodniej, o wiele przyspiesza pracę, nie? A tak jak wspominałem już wcześniej, chodzi głównie o czas, prawda? O, jeszcze się trafiła w miarę prosta. Także i tak, jak musimy przemyśleć wcześniej, nie? Jak będziemy murować. Ja będę ten pokój, sypialnię murował od środka, czyli tą ściankę będę jechał i później wskakuję do łazienki, muruję tą ściankę i tą. Tak, żeby już dwie ściany złapać, trzy w sumie razem, nie? I tak samo tutaj. Tu jest, został tylko ten kawałeczek, to tak naprawdę dobrze byłoby z wiatrołapu to murować i tutaj to domurować i później tu, nie? Nie ma tyle skakania, prawda? A chodzi o to, że trzeba przemyśleć, bo jak murujemy z tamtej strony, to musimy z tej strony ściany sobie zaczepić deskę, żeby było sznurek do czego czepiać. Chociaż nieraz się plany zmieniają w trakcie, że jednak wygodniej jest inne ściany naraz robić, bo wychodzi w praniu. Dotąd ładnie prosto idzie to. No. Tak sobie kręcimy wszystkie na ścianie.